Witam wszystkich zgromadzonych na uroczystym zakończeniu roku szkolnego 2021-2022. Baczność. Sztandar szkoły wprowadzić. Do hymnu. Po hymnie proszę o zabranie głosu pana dyrektora Szkoły Podstawowej Świlczy, doktora Grzegorza Batusia. Szanowni rodzice, drodzy uczniowie, za nami kolejny rok edukacji. Rok szczególny, rok trudny. Przyszło nam się mierzyć z wyjątkową sytuacją związaną z ograniczonym funkcjonowaniem jednostek systemu oświaty. Myślę, że ten rok miniony udało nam się wspólnie dobrze przepracować. Zdalne nauczanie. Wszyscy bardzo dobrze poznaliśmy, jak wygląda, jak wyglądało. Byliśmy pierwszą szkołą na terenie gminy, która na platformie edukacyjnej rozpoczęła tą działalność, pracę. Dzisiaj możemy powiedzieć, że zdalne nauczanie było dobre do pewnego momentu i nigdy nie zastąpi nauki stacjonarnej. Ale bardzo serdecznie Państwu dziękuję, rodzicom, za wszelką pomoc, za zaangażowanie i mogę powiedzieć, że wszystkim nam się to powiodło i jeszcze raz powtórzę, udało. Drodzy uczniowie, nadeszła chwila, której pewnie oczekiwaliście. Czas odpoczynku, przerwy. Dzisiaj kończymy ten szczególny rok szkolny, który był, tak jak powiedziałem, pełen wyzwań, niespodzianek, niepewności dla całej naszej społeczności szkolnej. Na szczęście w dobrym zdrowiu, które jest przecież wartością nadrzędną, dotarliśmy do końca roku szkolnego. Cieszę się, że mimo czasu niespokojnego mogliście powrócić po zdalnym nauczaniu do szkoły, kontynuować wspólnie z nami, z nauczycielami, z wychowawcami, z gronem pedagogicznym zajęcia i przedmiotowe, i zajęcia pozalekcyjne, dodatkowe, sportowe. Mogliście się rozwijać i zdobywać tą naszą wiedzę. Dziękuję Wam za wielki wysiłek, za zaangażowanie, zdobywanie tych umiejętności. Gratuluję przede wszystkim wyników w nauce, bardzo dobrych wyników w nauce, tych lepszych, tych gorszych, wyróżnień, laureatów. Także tutaj zrobiliśmy wszystko wspólnie, żeby wyniki, przekazywana wiedza i zdobywana wiedza przez Was procentowała, by szkoła była atrakcyjna dla dzieci, dla młodzieży, dla nas wspólnie. Szczególnie ciepło uśmiecham się w duchu do naszych absolwentów, bowiem dla Was czas edukacji w naszej szkole się zakończył. Wczoraj było uroczyste pożegnanie klas ósmych. Otrzymaliście dyplomy, podziękowania, statuetki, które ufundowała nasza Rada Rodziców. Bardzo serdecznie dziękuję naszej Radzie Rodziców działającej wspólnie z gronem pedagogicznym i z nami w naszej szkole. Dzisiaj absolwenci to już absolwenci Szkoły Podstawowej im. Świętego Jana Kantego w Świlczy. Musicie pamiętać, że
ten czas 8 lat był czasem szczególnym, czasem pracowitym. Dzisiaj wchodzicie na całkiem nową drogę, gdzie wybór jest bardzo ważny, który będzie świadczył o kolejnych etapach waszego rozwoju. Dlatego musicie pamiętać, by dokonać dobrych, bardzo dobrych wyborów, by gdzieś po drodze mieć w późniejszym toku nauki też atuty, bo bez atutów człowiek jest słaby, żeby nie powiedzieć, że bardzo słaby. Dlatego dbajcie o własny rozwój, korzystajcie z życia, marzcie i realizujcie się w każdym kierunku. Podziękowania kieruję do jeszcze raz do Rady Rodziców. Witam bardzo serdecznie panią przewodniczącą Reginę Majker. Witam bardzo serdecznie pani Regino. Witamy zastępcę przewodniczącego pana Marcina Zajczaka. Państwo, którzy zawsze nam tutaj pomagają i słowem, i na spotkanie, cała grupa rodziców. Udało nam się zorganizować Dzień Dziecka, także te dofinansowania odnośnie działalności Rady Rodziców zawsze były i są. Dziękuję państwu za to bardzo serdecznie. Dziękuję również bardzo serdecznie nauczycielom, wychowawcom, którzy odkrywali was talenty, motywowali do działania, zachęcali do wytężonej pracy, abyście byli coraz lepiej przygotowani do wyzwań, jakie niesie współczesny świat. Dziękuję bardzo serdecznie za cały przepracowany rok administracji i obsłudze, wszystkim tym, którzy przyczynili się do jakości naszej szkoły, do podnoszenia jakości pracy szkoły, do funkcjonowania. Chcę, aby nasza szkoła się rozwijała, aby była przyjazna dla wszystkich, dla uczniów, dla młodzieży, dla rodziców, by rodzice czuli się zaproszeni jako goście honorowi. Zapraszam do wszelkich pomysłów, do realizowania, do współpracy już w przyszłym roku. Dzisiaj przyszła pora na chwilę odetchnienia, pora na zasłużony odpoczynek. Życzę wszystkim państwu, dzieciom, uczniom, absolwentom, aby czas wakacji był naprawdę wyjątkowy i przede wszystkim bezpieczny. Jeszcze raz wszystkim państwu bardzo serdecznie dziękuję za miniony rok. Rok szkolny 2021-2022 uważam za zamknięty i życzę udanych wakacji. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Szanowna dyrekcjo, grono pedagogiczne, pracownicy administracji i obsługi oraz wy drodzy uczniowie. W imieniu Rady Rodziców pragnę wyrazić swoją wdzięczność dyrekcji, wszystkim nauczycielom i wychowawcom za wszelkie dobro, cierpliwość i życzliwość, którą obdarzyliście każdego dnia nasze dzieci. Przed nami czas wakacji, czas zasłużonego odpoczynku. Życzę zatem całej społeczności szkolnej słonecznych, zdrowych, spokojnych i pełnych przygód wakacji. Wyrażam swoją ogromną wdzięczność dla wszystkich osób, które przyczyniły się do rozwoju i sukcesów, jakie osiągnęły w tym roku szkolnym nasze dzieci. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, w dniu wczorajszym dyplom laureata odebrała nasza absolwentka Kasia Kiebała, ale tutaj nic nie dzieje się bez przyczyny. Wyróżnienie ogromne dla pani Urszuli Demitarczyk. Brawo dla pani Urszuli, która
Kasię i wielu innych uczniów do ogromnych sukcesów. A Kasia jest laureatem konkursu z chemii. Panią Szulo, bardzo serdecznie gratuluję i myślę, że w kolejnych latach również takie sukcesy będą. Dziękuję bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, kolejnym wybitnym uczniem również klasy 8 w dniu wczorajszym również uzyskał tutaj zaświadczenie, podziękowanie, ale tutaj nauczyciel, bez którego pewnie w tym ostatnim czasie może takiego wyniku by nie było. Uczeń Jakub Szelak uzyskał tytuł laureata konkursu z informatyki. W dniu wczorajszym został publicznie również wyróżniony, a dzisiaj zapraszam nauczyciela prowadzącego, pana Cezarego Zagajewskiego. Brawo dla pana Cezarego. Jak widzimy, pan Cezary, nauczyciel informatyki, mechatroniki, robotyki, a tutaj ogromny sukces z uczniem naszej szkoły. Panie Cezary, bardzo serdecznie gratuluję wyniku. Szanowni Państwo, zaczniemy od dyplomu wzorowego ucznia, klasa pierwsza A. Zapraszam Łukasza Łobodę. Bardzo serdecznie. Weronika Liść. Zapraszam. Iga Borysowicz, zapraszam. Olivia Duch, zapraszam. Aleksandra Buczkowska. Olga, przepraszam. Olga, tak. I Łukasz. Gabrysia Lachowska. Zapraszamy. Karolina Słoninka, zapraszamy. Piotr Stawasz, zapraszamy. Panią Ewę Stawasz zapraszam bardzo serdecznie. Pani Zuzanna Witkowska. Zapraszam bardzo serdecznie.
mistrza B, dyplom wzorowego ucznia dla. Zapraszam Kasia Budziku. Bardzo serdecznie. Filip Dziok, zapraszam. Lilian Nagołom. Lidia Ingro, zapraszamy. Aleksandra Kałon, zapraszamy. Jan Kołeczek. Nikolaj Ko. Aleksandra Nisko. Mikołaj Stępniowski, zapraszamy. Wojciech Styka, zapraszamy. Milena Zawiśla. Maja Zięba. Szanowni Państwo, listy gratulacyjne dla rodziców. Zapraszam rodziców Kacpra Budziku. Bardzo serdecznie zapraszam. Zapraszam rodziców Filipa Ciocha. Bardzo serdecznie. Bardzo serdecznie zapraszam rodziców Lilianny Gołąb. Zapraszam bardzo serdecznie rodziców Lili Ingro. Zapraszam rodziców Jana Kłeczka, również bardzo serdecznie. Zapraszam bardzo serdecznie rodziców Aleksandry Nicką. Zapraszam rodziców Mileny Zawiślak. Zapraszam rodziców Mai Zięby bardzo serdecznie oraz rodziców Wojciecha Styki również serdecznie zapraszam. Zapraszam panią Anetę Kot. Zapraszam serdecznie panią Lucynę Cioch.
dla Faty Montessorowego Ucznia zapraszam Julię Dobrzańską. Wiktor Niemica. Podziękowanie dla rodziców Justyny, dla pani Justyny Dobrzańskiej, przepraszam bardzo, zapraszam panią Justynę, zapraszam pana Sylwestra Stycza, bardzo serdecznie również. Panią Agnieszkę Wojciechowską i panią Katarzynę Garczowicą. Szanowni Państwo, listy gratulacyjne dla rodziców.
Morosz bardzo serdecznie. Zapraszam rodziców Klary Szon. Zapraszam serdecznie rodziców Izabeli Jęskiej. Zapraszam bardzo serdecznie Państwa w górę. Zapraszam serdecznie Państwa Krawa. Państwo Adam Kiewicz również. Bardzo serdecznie zapraszam.
Pielica, bardzo serdecznie zapraszam. Filipa Kolanta, bardzo serdecznie zapraszam. Oraz Karola Kolanta, również. Podziękowanie dla pani Doroty Maj. Bardzo serdecznie zapraszam. Podziękowanie dla pani Anny Jakubowskiej. Zapraszam. Państwo listy
bardzo zapraszamy. Julia Tabaka, zapraszam. Samuel Waldo, Sandra Ziemba, zapraszamy.
Brawo dla uczniów wyróżnionych i dzięki bardzo serdecznie. Listy gratulacyjne dla rodziców zapraszam panią Emilię Bartę. Rodziców Kamili Benz bardzo serdecznie zapraszam. Zapraszam rodziców Wiktor i Delika. Zapraszam rodziców Tomasza Sierackiego. Rodziców Karola Szale.
Pani Małgorzata i Pani Mosikowski, zapraszam. Pani Monika i Mateusz, proszę. Dziękujemy bardzo serdecznie uczniom, wyróżniamy, brawo. Dziękujemy bardzo. Podziękowanie dla Pani Moniki Michałowej. Zapraszam bardzo serdecznie. Jeśli jest tam Pani Michałowej. Podziękowanie dla rodziców, panie Galinie wróciło. Pani Ewie Dron, podziękowanie, zapraszam. Thank you.
Kubi Doznański. Zapraszam bardzo serdecznie oraz Prawo Ministerstwa i Kuru. A tutaj uczniom dziękujemy, brawo za wyróżnienia. Dziękujemy bardzo serdecznie. Podziękowania za współpracę przez cały rok dla pani Agnieszki Bułacz. Zapraszam bardzo serdecznie. Bardzo serdecznie zapraszam panią Reginę Majkę również za współpracę na rzecz szkoły dla dzieci. Zapraszam bardzo serdecznie Julię Lisz.
Dziękujemy bardzo serdecznie klasie 8A i życzymy wszystkiego najlepszego już w nowych szkołach. Dziękujemy bardzo serdecznie. Brawo. Listy gratulacyjne dla rodziców Emilii Musińskiej. Zapraszam bardzo serdecznie. Zapraszam rodziców Wiktorii Gardzi. Zapraszam rodziców Marii Dotkowskiej. Zapraszam rodziców Anelii Komórek. Zapraszam rodziców Mateusza Manela. Zapraszam serdecznie rodziców Piotra Stygi. Zapraszam serdecznie rodziców Filipa Szota. Zapraszam serdecznie rodziców Julii Pisz. Podziękowanie dla pani Małgorzaty i Mariusza Wiszów. Bardzo proszę, zapraszam. Dla Margaretu i pana Sławomira Szot. Zapraszam serdecznie. Dla Marzeny i Andrzeja Komórek. Dla państwa Kotkowskich. Szanowni Państwo, z dyplom za wzorową postawę oraz stosowanie zasad kodeksu w szkole i życiu codziennym dla Kingi Dobrzańskiej. Brawo dla Kingi, zapraszam Kingę. Otrzymuje Kinga tytuł ucznia Fair Play roku szkolnym 2021-2022. Dla Kingi. Szanowni Państwo, i takim oto sposobem dotarliśmy do końca. Bardzo wszystkim Państwu dziękuję za przybycie, za miniony rok szkolny. Życzę wszystkiego najlepszego, wypoczynku i miłych wakacji. Do zobaczenia w nowym roku szkolnym. Dziękuję bardzo serdecznie.